Cześć kochani, dawno mnie nie było tutaj z wami na tym kanale, ale już jestem, wszystko w porządku, żyję, mam się dobrze. Postanowiłyśmy dzisiaj z Justyną, że pojedziemy sobie na zakupy. Jedziemy do Galerii Mokotów. Pogoda jest średnia, pada deszcz. Jak tam Justyna, warunki na drodze? Wszystko dobrze, zero policji, czyszczutko, także polecam ten szlak. Jesteśmy nastawione, żeby kupić sobie jakieś spodenki na jesień, może będą jakieś promocje. No i w sumie to będą moje pierwsze takie większe zakupy po Stanach. Zobaczymy, jakie tutaj są ceny, jaki to wybór. Na pewno nie ma piętra pod tytułem jeansy, ale może coś znajdziemy. Ja myślę, że coś znajdziemy i może poszukamy czegoś jeszcze na moje urodziny, bo wpadłam na pomysł, żeby zrobić dress code z hashtagiem polarki i ortelionki, także może znajdziemy jakieś takie spodnie dresowe. To trochę wraca do mody w sumie, no nie? No, te takie z trzema paskami ortelionowymi, tylko to chyba bardziej w tych outletowych niż... No nie wiem, zobaczymy, damy wam znać i zrobimy relację na żywo z Galerii Mokotów. Do zobaczenia. Kto nie był nigdy w Galerii Mokotów, niech ogląda ten filmik. Tak, będzie się działo, będzie się działo. Cześć, ja wróciłam na parking. Zanieść moją kurtkę, z którą została. I idę, wracam się do niej. Zaraz, mam nadzieję, ją znajdziemy. Cześć, Justynko! Cześć, Justy, te spodenki nie jest na króliki, zdecydowanie nie. Dlatego idę szukać innych, bo dałem się w takich, najlepiej wygląda, ciemne, a takie jasne. Teraz są modne z takimi dziurami, to źle leży na mnie, a jeszcze są modne, powiem wam. Takie, które mają wysoki stan. I w sumie to takie ala lata 80, jak Beverly Hills chodzili. O, to jest taka moda teraz. Ale niestety jakoś mi to nie pasuje. Może w jakimś innym sklepie znajdę inne spodnie. Idziemy dalej. No i wracamy na razie, bo wyszła jedna niefajna sytuacja. Musimy jechać na chwilę do domu, zawieźć klucze. I zaraz wracamy na nowo. Także będziemy jeździć, jeździć i jeździć. Justynka się teraz męczy, proszę bardzo, z wyjechaniem z garażu. No bo to jest po prostu jakiś zawsze labirynt, no. Dobrze, kochani, że nam działają wycieraczki. Oj, ten mój. Hops. Tu jest wyjazd. Tu jest gdzieś. Justyna kupiła sobie tylko narzutkę, ale to potem zrobimy wam hola. I wszystko pokażemy. Ja na razie przymierzyłam parę spodni, ale nic nie było. Jedna za duże, jedna za małe i tak to można sobie przymierzać. Jesteśmy uratowani. Uhu! Tu ile miejsc? Proszę bardzo, czy nam otworzy drzwi? Drzwi, szlaban, czy nam podniesie? Serio? Zawsze demonstration. Nie, ja ostatnio musiałam, wiesz, nawet dopłacać. Jaki gol. Co za gol. Proszę się tak nie denerwować. Hop. I możemy szurać. I jedziemy w światłość. Jest vlog z windy. Woo!
dziewiąte piętro. Wcale nie wygląda to, jakbyśmy jechały do domu, tylko jakiś hotel. Widziałam, od razu nakręciły wam tą narzutkę, jaką sobie syna kupiła, bo zostawiłam siebie w mieszkaniu. Zaraz zobaczycie super widok. Tak, nie będziemy taki widok jak tylko u nas. Nie trzeba wjeżdżać na ostatnie piętro Nowotelu czy Mariota. Jest, tu. Pięknie i oczywiście Świątynia Opatrzności. Pyk, 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 pyk. I zapraszamy. Tutaj steronowani mają walizkę na lotnisku w Nowym Jorku. Niestety, takie życie. Trzeba być nowo. Nie polecam tej walizki swoją drogą, nie kupujcie walizek po Chinie, to jest po prostu strata pieniędzy. No dobra, rozbieramy się, nakręcamy szybkiego hola jednoczęściowego i jedziemy dalej. No to wam pokażę, co sobie na razie kupiłam. Z racji tego, że jestem instruktorem tańca, to nieraz mi się takie narzutki przydają. Jak mam dużo zajęć, to sobie tak narzucę do leginsków. Uważam, że za godną cenę 37 zł jest to super opcja. Proszę się trochę odsunąć dalej. Mam wrażenie, że mnie troszeczkę wyszczupną. Nie masz takie wrażenia? No, komentujcie, komentujcie. Powiedz, ile kosztowało? 37,99. I gdzie kupiłaś? Rezerw. Ja się pokażę wam standki ręczniczek, które na siłowni normalnie, bo chodzę na Egurele Fitness Club. Jest bardzo fajna siłownia tylko dla kobiet, także jeśli mieszkacie w Warszawie albo w Poznaniu, no to możecie sobie pójść na nią, bo niestety to jest tylko w dwóch miejscach w Polsce i tylko dwie siłownie. Także mam to szczęście, że mam do niej dosłownie 5 minut piechotą, a dają takie gadżety. Jeszcze mam plecaczek i worek. Już jesteśmy znowu w galerii. Woohoo! Idziemy. Ja już zmieniam fryzurę, bo będzie mi wygodniej tak przymierzać. Idziemy! Odezwę się do was, jak już dojedziemy. Wracamy już do domu. Ale nie jest tak źle, bo mamy zakupy. Kupiłam sobie spodnie i Justyna nie. Justyna kupiła skarpetki. Choć jeszcze idziemy do Rossmana na chwilę i wychodzimy z galerii. Właśnie skończyliśmy zakupy na dzisiaj. Zakupiliśmy, jak wiadomo, skarpetki i w sumie to nic ciekawego nie było w tej galerii, powiem wam. Także, ja kupiłam sobie spodnie. Także wszędzie jest to samo, nie ma w ogóle jakiejś indywidualności, trzeba się naszukać. No a że jest pora obiadowa, to wracam na obiad do domu. A no i zamieniłyśmy się teraz, sobie na kieruję. A ja mogę się opierdzielać. Ja już wróciłam do domu, odwiozłam Justynę. Zjadłam sobie chwilę obiad, szybko coś przekąsić, bo byłam taka głodna, mówię wam. Teraz piję sobie kawkę. No i pokażę wam szybko, co tutaj kupiłam. Muszę zrobić to z innej kamery. No, może tak będzie wygodniej. Przecież musiałam się wrócić po dezodorant, no ale to tego wam nie będę pokazywać, bo to nic nadzwyczajnego. Te skarpetki, coś nam mówiła, tak jak sobie kupiliśmy, była jakaś promocja 3 za 2. No i te moje spodnie. Ale powiem wam, że zwykłe czarne spodnie. Nic nadzwyczajnego. Z wysoką talią. Ile one kosztowały? 79 zł. Takie zwykłe, wiecie. Dosyć rozciągliwe, przyjemne. No i tyle, takie zakupy w Stradivariusie.
Tak właśnie siedzę i się zastanawiam, czy jeszcze coś dla Was nagrywać dzisiaj, bo w sumie niewiele się będzie działo. Muszę w końcu wziąć się za mój dyplom, więc będę sobie haftować moją pracę. I tyle, no. Może przyjdę wieczorem jeszcze się z Wami pożegnać, albo wieczorem będę składać tego vloga, więc... No nie wiem. Chyba już się z Wami pożegnam. Sorry za to, ale no naprawdę dzisiaj nie jest mój dzień. Piję dopiero pierwszą kawę. O, bo właśnie ziewam, pogoda też jest w kratkę. W sumie wracałam teraz, też okulary zakładałam, bo wyszło słońce i raziło, ale znowu patrzę, że się zachmurzyło wszystko i wracamy do punktu wyjścia, czyli deszcz. No dobra, to by było na tyle. Dzięki, mi kamera spadła. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie nas, komentujcie, tam Justyna prosiła Was o to, żebyście pisali komentarze, jak wyglądała w tej nowej narzutce. Ja już się nie będę prezentować w moich spodniach, no są to kolejne moje zwykłe spodnie czarne, podobne do tych teraz, co mam. Więc no, wybaczcie, ale sorry. No dobra. To do zobaczenia, trzymajcie się, pa! Tak właśnie siedzę i się zastanawiam, czy jeszcze coś dla Was nagrywać dzisiaj, bo w sumie niewiele się będzie działo. Muszę w końcu wziąć się za mój dyplom, więc będę sobie haftować moją pracę. I tyle, no. Może przyjdę wieczorem jeszcze się z Wami pożegnać, albo wieczorem będę składać tego vloga, więc... No nie wiem. Chyba już się z Wami pożegnam. Sorry za to, ale no naprawdę dzisiaj nie jest mój dzień. Piję dopiero pierwszą kawę. O, bo właśnie ziewam, pogoda też jest w kratkę. W sumie wracałam teraz, też okulary zakładałam, bo wyszło słońce i raziło, ale znowu patrzę, że się zachmurzyło wszystko i... Wracamy do punktu wyjścia, czyli deszcz. No dobra, to by było na tyle. Dzięki. Mi kamera spadła. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie nas, komentujcie. Tam Justyna prosiła Was o to, żebyście pisali komentarze, jak wyglądała w tej nowej narzutce. Ja już się nie będę prezentować w moich spodniach. No, są to kolejne moje zwykłe spodnie czarne, podobne do tych teraz, co mam. Więc no, wybaczcie, ale sorry. No dobra, to do zobaczenia, trzymajcie się, pa!